Szanowni Państwo, dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes Broni Radom, pan Artur Pichowicz. Miło mi serdecznie powitać. Równo rok temu, panie prezesie, rozmawialiśmy w takich zagadkowych troszeczkę humorach i nastrojach, bo nie wiadomo było, czy Broń wygra rozgrywki czwartej ligi, czy wygra baraże. Dziś jesteśmy mądrzejsi w tą wiedzę. Jak minął ten rok, panie prezesie? No przede wszystkim pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, ale nawiązując do pytania, no bardzo szczęśliwy, bo w takim wypadku ten plan, który żeśmy sobie zakładali i ten cel awansu do trzeciej ligi był zrealizowany. Cieszymy się bardzo, że to żeśmy osiągnęli po wielkich, no takich różnych walkach, bo to trzeba przyznać, że był ciężki, trudny moment, bo nikt się przed nami nie położył, tylko trzeba było to naprawdę wywalczyć na boisku. I tutaj gratulacje dla sztabu szkoleniowego i dla samych zawodników, bo przede wszystkim oni to na boisku wybiegali. No nie tylko seniorzy, ale też mieliśmy ostatnio sporo powodów do radości, jeśli chodzi o grupy młodzieżowe. No to jest największy teraz, tak mi się wydaje, że ten rok pokazuje, że z grupami młodzieżowymi i tutaj serdeczne podziękowania dla rodziców przede wszystkim, to zawsze to podkreślam. Dla rodziców i dla sztabu szkoleniowego jako trenerów grup młodzieżowych i dla samych piłkarzy, bo patrzmy na turnieje organizowane dla tych najmłodszych, które też pokazują, że dzieci zdobywają punkty, zdobywają medale. Później w tych rocznikach starszych, no prestiżowe turnieje, patrzmy teraz turniej Władysława Kramczyka, prezesa byłego Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Prestiżowy turniej, przeszliśmy na chwilę obecną do historii jako drugi zespół, który po zniczu Pruszków zdobył ten tytuł. To są takie wymierne, ekstraliga, to są rzeczy, które nas budują i nas cieszą, że jednak ta młodzież się u nas bardzo dobrze chyba rozwija. No i podziękowania przede wszystkim dla trenerów sztabu szkoleniowego młodzieżowego. Przed nami odpoczynek taki świąteczno-zimowy, potem dużo, dużo pracy przed seniorami. Na półmetku 12 miejsce seniorów. Które miejsce byłoby dla pana takie satysfakcjonujące? Ja wrócę do jednej rzeczy. Ja się bardzo cieszę, że ten sezon, ta runda już się skończyła, bo globalnie zawodnicy mieli bardzo krótki, żebyśmy pamiętali, okres wypoczynkowy, więc baraże, później przystępowanie, znaczy skończenie ligi, baraże i zaczynanie już ligi. My mieliśmy naprawdę bardzo ciężko. Ktoś jak sobie tego nie zdaje sprawy, to proszę sobie tylko spojrzeć w statystyki, jak szybko żeśmy się musieli podnieść i od razu już praktycznie z przygotowania takiego z marszu można powiedzieć, że było wygrane. Ja przeskok o jeden szczebel. Przeskok o jeden szczebel wyżej. Ja myślę, że tutaj w tej chwili no, te punkty nie są takie. Ta runda była bardzo dziwna dla nas. My naprawdę żeśmy zakładali optymistycznie i byliśmy pewni, że tą drużynę stać naprawdę na fajny wynik. To nie jest to, że my chcemy dzisiaj też piłkarzom powiedzieć, że to 12 miejsce to nie jest jakiś wielki szok, bo dzisiaj popatrzmy, 2 punkty straty mamy do 8 miejsca, więc to nie są jakieś straty. Natomiast dzisiaj z punktu widzenia bardzo bym się cieszył, żeby zająć to piąte miejsce. No zobaczymy, co nam pokaże jeszcze okres przygotowawczy. No teraz przed nami ciężka praca, która po nowym roku się zacznie, ale to myślę, że jest wszystko dobrze. Prezesie, zapytam jeszcze o to, czy już analizowaliście z trenerem Arturem Kupcem te ostatnie miesiące, tygodnie. Jakie plany wspólnie wypracujecie na rundę wiosenną, żeby jednak powalczyć o to piąte, szóste miejsce, tak jak pan mówi? Ja myślę, że teraz i tak nas jeszcze czekają, bo powiem szczerze, że w tej chwili czas taki, który po zakończeniu sezonu, po zakończeniu rundy był, nie pozwalał nam tak do końca się jeszcze spotkać i wszystko tak dokładnie, aczkolwiek analiza i spotkanie już z trenerem Kupcem była podsumowanie, więc tutaj to nie mogę. Natomiast z punktu widzenia naszego, jako zarządu, my żeśmy jeszcze nie mieli możliwości, akurat ten rok taki jest przełomowy, tutaj spotkania takie zawodowe, bym tak powiedział, nie pozwalały nam się w tym momencie spotkać i porozmawiać i przeanalizować pewne rzeczy. Natomiast myślę, że do takiego spotkania jeszcze dojdzie i będziemy już rozmawiali bardzo. Ale takim prezesowskim okiem, czy prezes wie, czego tej drużynie brakuje, czego by się przydało, gdzie, na jakich pozycjach, w których punktach temu zespołowi jest potrzebna ta świeża krew? No na pewno będziemy chcieli coś pomyśleć, no bo tutaj, znaczy ja bym to inaczej powiedział, bo chciałbym tylko powiedzieć takie coś, że bardzo mocno młodzież dobija się do pierwszego zespołu. Oczywiście młodzieżą też, no z tym szacunkiem, ale wymóg młodzieżowca dzisiaj, który wiemy, że musi być i jest, ale chcielibyśmy się bardzo głęboko też zastanowić i na pewno wzmocnienie jakichś zespołów muszą być. To nie podlega dyskusji.
ale żeby robić rewolucję, myślę, że ten zespół stać na bardzo, naprawdę na dużo. Zresztą pokazał to i statystyki też świadczą o tym, że ten zespół jest nieobliczalny. Potrafił wygrać praktycznie z liderem, a gdzieś żeśmy po drodze gubili punkty z innymi drużynami. Czyli gdzieś tutaj musimy szukać takich przyczyn, dlaczego tam coś było nie tak, jak żeśmy sobie zakładali. Przed nami święta. Spotykamy się dzisiaj na kolacji wigilijnej, klubowej. Czego prezes życzyłby kibicom Broni Radom na ten nowy rok? Ja życzyłbym przede wszystkim pomocy, wsparcia, bo ten doping kibiców jest bardzo ważny. Nie zapominajmy też, że oprócz kibiców mamy też rodziców. Mamy ludzi, którzy też pracują z tym klubem i są na dobre i na złe faktycznie. Natomiast no, życzyłbym wszystkim zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i żebyśmy wspólnie dla Broni Radom no tych więcej takich może przyjemniejszych rzeczy, bo sobie zdajemy sprawę, że nie jest tylko świat usłany różami, ale tam, gdzie jest potrzeba takiej sytuacji wspomagania klubu, czy pomocy takiej nawet, tak jak mówimy o kibicach dopingowej, no to nam bardzo zależy na tym, więc apel do kibiców, przychodźcie na mecze, wspierajcie nas, pomagajcie, bo żeśmy wspólnie razem ten awans wywalczyli. Tego również przyłączamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Też wesołych świąt życzę. Do zobaczenia.